kolejny bardzo długi etap, bo to jest 226,5 km z Sanoka do Rzeszowa. Opowiedz kilka słów o tym etapie. Ten etap poprowadziliśmy, wjechaliśmy w Bieszczady, od lat nie byliśmy w Bieszczadach, przepiękne nasze góry. Do tej pory stan dróg nie pozwalał tam organizować wyścigu, teraz stan dróg bardzo się poprawił, bardzo się zmieniła infrastruktura i to wszystko. Warto pokazywać i promować tak piękne zakątki, jakim są Bieszczady. Stąd pomysł, żeby wystartować w Sanoku. Przepiękny start na rynku, taki galicyjski rynek, ta zabudowa jeszcze taka naprawdę, taka polska do odkrycia. No i zjeżdżamy w dół, jedziemy przez Lesko, jedziemy pod Solinę, tam Polańczyk, prawda, później jedziemy Uszczyki Dolne, gdzie będzie premia, mijamy Uszczyki Dolne, jedziemy przez Kwaszyninę, wjeżdżamy na podjazd do Arłamowa i tam też będzie piękna górska premia, bo specjalnie, słuchajcie, na ten odcinek tych 4 km hotel Arłamów sam wydał świeży asfalt, tak, że tam będą i amatorzy po tym asfalcie jeździli i zawodowcy, ale to jest taki podjazd, który też tam gdzieś taki 15% ma. Tam będzie rozegrana górska premia, zjeżdżamy w dół, znowu Kalwarię Pacławską zahaczymy, objedziemy ją przez Bircze, Kańczugę do Łańcuta, gdzie będzie rozegrana piękna lotna premia też. No i wjeżdżamy do Rzeszowa, w Rzeszowie mamy rundy do zrobienia. Myślę, że jak tam się sprinterzy dotrzymają koła w tym peletonie, jak się gdzieś nie pogubią, no to będzie taki etap pod sprinterów, jak nie po takich kolarzy klasycznych, ale to może być taki finisz z grupy. No a sprinterów kilku zapowiada się, że będziemy mieli, bo gdzieś tam w tych wstępnych zgłoszeniach pojawiał się i Mark Cavendish, pojawiał się przecież Pascal Ackermann, który wygrywał już na Tour de Pologne. Gaviria. Tak, więc być może tutaj będzie rzeczywiście piękna walka, no i przepiękne tereny. Jak opowiadałeś teraz, jak sobie przypominam te wszystkie miejsca, od właśnie Bieszczad aż po Łańcut, przecież te też przepiękny. No to rzeczywiście będzie niezwykle widowiskowy etap. A teraz jako dyrektor sportowy, jakbyś nastawił kolarzy na ten etap? Podobnie jak na poprzednich etapach, jeżeli bym miał sprintera w grupie, to bym robił wszystko, żeby dowieźć tego sprintera do finiszu, który rozegra się w Rzeszowie na rundach. Tam nie będzie podjazdu, będzie taki typowy etap, gdzie sprinterzy mogą powalczyć. No jeżeli bym miał taki kolarzy, gdzie nie dofiniszują na etapie, to próbowałbym też jakiś ucieczek odjazdu, bo tu już na pewno będą takie różnice sekundowe, że taka ucieczka może sobie odjechać i może nawet dojechać do mety, bo tu jest taki wiele niespodzianek po trasie. Też nie wszyscy przyjechali ten etap, tak tylko z kartki, jak sobie tam patrzą, to nie wiedzą, ale naprawdę jest trudny, wymagający etap. Bieszczady są trudne, wymagające dla kolarzy, więc tutaj bym też stawiał na jakieś ucieczki. No oczywiście, jak bym miał klasyfikacji generalnej bronić, to też bym tutaj, żeby chronić tego, który jeździł klasyfikację generalną, ale bardziej bym się nastawiał, żeby ten peleton jechał w miarę zwarty, jak gdzieś tam się pogubił, żeby wszyscy chronili tego sprintera, dociągali go do tego i żeby go dowieźć do finiszu i żeby tam on zafiniszował. Czyli z jednej strony można się spodziewać takiego klasycznego scenariusza, tak. Czyli idzie ucieczka na początku, pod koniec peleton dogania, walczą sprinterzy, a z drugiej strony, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale na Tour de France mnóstwo etapów kończyło się jednak zwycięstwem z ucieczek. Tak, już się to trochę zmienia, widzimy, że się to trochę zmienia. Co prawda to byli kolarze, którzy już mieli tam ileś minut straty i dlatego ten peleton też im pozwolił odjechać, ale właśnie tak się kiedyś ścigało. Nie ścigało się, czekało, że góra będzie i tam wszyscy odpadniemy, a zostaną ci najmocniejsi, tylko żebyś wygrał wyścig, to trzeba atakować, odjeżdżać, być w przodu, być w ucieczce, prawda? I to jest piękne, widzieliśmy jak nawet na Igrzyskach Olimpijskich, prawda? Nikt nie czekał na finisz, tylko próbowano odjazdów z daleka i na przykład Ania Plichta przepięknie zaatakowała. Wiadomo, te górki w końcówce ją tam zmogły, no ale myślę, że warta podziwu akcja i tak się ściga. No.